Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Minęło ogólnie od poprzedniego parę godzinek. Tyle uzbierałem i lecimy bez stopu, nie zatrzymujemy się. 90 kraina, przepraszam. Free itemsy. Kometa, nie jest źle. Okej, ładnie to wszystko tu wygląda. Bardzo mi się to podoba, jest tęcza. Ej, co jak co? To wygląda zarąbiście, te rzeczy. Jakby, serio. No. Okej. Lećmy dalej. Ale ładnie tu jest. Okej, tu mi się podoba. Mogły to by być różowe chmury, to by było lepiej. Chciałem taką chmurę jak Cloudy. Fajnie by było. Takiego peta w sensie. Advanced Fishing. Potem mamy jakąś wioskę. Potem cztery koło. Okej. Potem są zamki. Koloseum to jest chyba? Tak, tam jest wieża jakaś. Jest portal do wszystkiego i niczego, a jeszcze dużo krain przed nami. Znajdujemy się na 92. Zobaczmy te zaawansowane łowienie. W łowieniu byłem dobry. Fishing Better Roads. Okej. Ładnie. No niestety co sobie nie połowie. Okej. Jak tu się bije? Okej, nie najgorzej. No, ogólnie muszę się przyznać. Za 20 tysięcy kupiłem od tego peta aż dotąd. Ty po prostu mi wysłał trade'a dwa razy i kupiłem te dwa paki za 10 koła. To mi dużo pomogło, naprawdę. I sorry, że to zrobiłem tak czy siak. Byliśmy na chmurowym ogrodzie, a teraz jesteśmy na chmurowym lesie. Nie wiem, jak nazwać się inaczej, no. Cloudy Forest i Cloudy Garden, no. Zobaczmy teraz te trzy jajka. Chyba trzy, tak? Clouds, no. Trzy. Tak jest. To jajko jest ładne. Nie doceniłem. To też bardzo ładne. Sium. Tak, to jest chmura. Przepiękne, ale naprawdę bardzo ładne jajko. To jajko, okej, garden. Ej, mega ładne. To, co, jak to w ogóle dobrze wygląda? Okej. Też bardzo ładne. Tu może być ten dogi, albo to będzie wolf jakiś. Tak czy siak, mega ładne te pet. I drogie już widzę. Okej. Ej, są naprawdę przepiękne. Okej, pastelowy der. Czemu mi autohacz nie działa? Spójrzmy sobie parę tych jajek. Już tyle. Nie, to jest przepiękne. Dobra, parę tych. Okej, tyle mi starczy. No i to sobie otwórzmy. Okej. Sprawdźmy te peciszki, po ile one bi. Z 20 milionów może pod koniec jednak. Ej, ten Dominus jest przepiękny. Gdybym go trafił, to naprawdę bym się cieszył niesamowicie. Ale wow. Ale wow.
Ile fajerwerków, Boże. Czy tam fajerwerek? Ale, wow. Chwila. Się boję, to będzie mieć na wersji Gold. Naprawdę. Ja się boję, co ostatnia kraina ma nam do zaoferowania. To jest chore, okej? Okay? Naprawdę to jest chore. Ja wiem, że mógłbym jeszcze otwierać, ale chcę sobie zostawić po prostu, żeby jakby mieć z czym zacząć, jakby żeby nie lecieć od zera. No mamy jakby w zaokrągleniu takim mocnym już jakby 500, więc no. Okej. To bym tutaj zsadził, a to zaraz, pies ten staw wymienimy. Chociaż... Kurde, dobra. Tyle. Teraz tych 10 idzie na Rainbowa, czyli od tej chmurki wybieramy. Tu idą one dwie. Wow. Dwie, trzy. Okej. Oby coś fajnego sypło z tego. Zium. Chore. What? Co to jest? The fuck? Oh, the fuck? Co jest? Okej. 5 milionów. Co to jest chore dla mnie? 5 milionów. No właśnie, te. One są chyba jajko może dwa dalej. Co będzie na ostatnim? What the fuck? No dobra, albo nie jesteśmy w normalnym stylu, potepnijmy się tam po prostu. Ale what the fuck? Jakby, nie wiem ile mi się nagrało, ale chore. Chore. Myślę, że ten jeszcze jeden odcinek i będziemy już tam. Skończymy grę. 5 minut minęło? Go. Pyk. Ach, to rozwalenie tej bary jest takie piękne i satysfakcjonujące. Dobra, jakieś domy. A i tu będzie to jako z dom. O, nie mogę tam polecieć, szkoda. Czemu tam jest ten brzydki, najbardziej basicowy dom? Czemu tylko ty to Preston zrobiłeś? Ej, Preston? Czy mi się coś z inną grą powaliło? Nie, Preston jest od Pessimator, prawda? O no. Tak czy siak, ładne. I to nie jest Koloseum jednak. Koloseum to było to we Włoszech. Chciałem powiedzieć w Rzymie. We Włoszech to było to Koloseum. A tu nie jest Koloseum. No. Tak. Zium. Zobaczmy teraz to piękne jajusio. Z tym... Nie. Tak. Tu jest ten dom. 3. Ładny. Bo ja mam sobie Pastel Griffin. Pastel Griffin. Pastel Griffin. O. Czyli to jeszcze przede mną. Jak wyglądał Griffin?
z Griffin. Czyli Griffin, gdzie jesteś? Tu! To jest pastel Griffin z ostatniego jajka. Z najsilniejszy pet. Ale nie. Skrzydła coś mnie siedzą. Nie, to nie ten. Tu jest pastel Griffin. Co najsłabszy pet. Tak. Pastel Goat. Ale że koza ma takie rogi. Tu jest pastel Goat. Tu jest Rainbow. To jest najsłabszy pet z najlepszego jajka wersji Rainbow. A to już są moje dobra. Tajemnica rozwikłana. Słodki nietoperek. Chore. Nie wiem. W sensie... Boli i boję się, że naprawdę ta gra już zmierza ku końcu. Przeznów pododają miliard hardcore wordów i innych rzeczy i po prostu tak jak się stanie, no jaka się stanie. Martwi mnie to. Pet Simulatora jedynkę grałem całego od początku aż do końca. Pokochałem jedynkę. Potem dwójka. Dwójkę bardzo grałem. Lecz zawsze miałem w niej lagi. Nie wiem czy to przez grę, czy ja, ale zawsze w dwójce miałem lagi, więc przestałem ją grać. Potem wyszedł X. X grałem od początku, potem tak po połowie update'ów już mi się... Po ponad połowie update'ów już przestałem grać. Tu jest jak pusto. Pytam coś zrobić. Przed huge lava cata, który by wystawał. Dobre by to było. Wracając. I na przykład też mowy czarmy by były. Ej, to by było dobre. Levele czarmów. Wracając. Więc no, X-a mi się dobrze grało. Potem pod koniec wróciłem, ale X został moim zdaniem właśnie zepsuty przez Hardcore Worda i TP. No i 99 gram od początku. Każdy update. To jest piąty update. A ja tu jestem wciąż, więc martwi mnie, że 99 skończy się szybciej niż się zaczęło, ale wierzę całym serduszkiem, że nie, bo tą grę najbardziej pokochałem, najlepiej mi się w nią gra. To musi do czegoś prowadzić, tu na pewno zrobią przejście, tak coś czuję. No, więc no, tak. Świetna gra. Liczę, że będę mógł i miał okazję nagrać każdy update. Choć spóźniony będę, ale nagram każdy update. Taką mam nadzieję. A teraz zbieramy na kolejną krainę. Sto końcy. Znowu to było. Ja nie wiem. Jak? Dobra, jesteśmy tu. Tu nie można wejść. Niestety. On jest znów ten sam wygląd rzeczy. Jakby on jest ładny, taki dreamowy. Myślę, że dream. Marzenia. No taki, wiecie. Taki jakby we śnie, jakbym był. No wiecie. Ale mogliby trochę coś pozmieniać, na przykład kolory. I tam już by były niebieskie. Dobra. Czemu? Czemu? Nie mogliście dać tu po prostu tego miejsca? Ale ładne. Jest chmurka!
chmurcia, mamy chmurkę ekipy. Drogie jajko. Nie powiem, że nie. Tak, ja to robię. Cecha się pisała chmurka, prawda? Prawda? Prawda. Przerobię cię. Nie ma opcji, bym cię przerobił. Tak, nawet nie mogę. Co mnie cieszy. Mało warte. Dobra, siun. Okej. Okej. 6 milionów. Wait. A. Ja miałem takie what, jakim cudem wydałem tyle kasy do zera, że już ja jak nie mogę otwierać, jak tu z 9, a ja mam 3, ale nie spojrzałem, że przecież to są, potrzebuję 1000, a nie 3. Chciałoby się. No cóż. Jeps. Zaraz też chyba zrobimy... Ja 25. O kurwa. O kurde. Ile to kosztuje? 23 miliony. Wow. Tak czy siak za niedługo zrobimy. Co z tego, że mam już to stanowisko, ale zrobimy za niedługo po prostu. Dobra, dobra. Koktajl. No. Także ten. Tak. Jesteśmy na Cloud Palace. Palace. Nie wiem, co to znaczy. Palacze. Cloud Houses. Czy jesteśmy w niebie po prostu? Tak, jakby. Tak, ala w niebie. Proszę, dajcie mi założyć chmurkę. Tak! Chmurka. Mam chmurkę. Tu jest gdzieś chmurcia. Musiałem zrobić screena po prostu. Przepraszam. Taka sytuacja. Sium, szkoda, że nie są to Cloudy Coiny. A, no i wkraczamy do miejsca, które dobrze znam. No, witam, witam bardzo. Cieplutko i serdecznie. Empyrean Chesta. Okej. Okay. Imperialowe Królestwo. Tu jest wejście, wrota, bramy. I się kończy na 98 mapie. Tu jest ostatnia ta Imperialowa mapa, fantaza. No, Heaven Gates właśnie. Tak samo nazwane jak w PSXXD. No to... No już chmurki nie ma. Fuck off. A te brzydkie dali są.
No nie, aż takie brzydkie na pewno. To jest brzydsze niż te. Z tymi powtórkami z PSX-a to ja żygam normalnie. Niestety chmurcie. Nawet hot dogi już zdjąłem. Ale jesteśmy ku końcu. Zostały nam 4 mapy. Jesteśmy w połowie drogi. Powiedzmy do końca. Z tych 10 bram. No. Także no. Chwilowy update nagrania. Zniszczyłem te skrzynki i dostałem tyle. Nie wiem ile miałem. Może 1000, coś takiego. Więc no z 15 koła dostałem. Za tę skrzynkę fajną. Polecam. Teraz na pewno jeszcze ją odwiedzę. Może 5 minut minęło? Nie wiem. Oglądam serial. Daredevil tak swoją drogą, ale... Tak to wygląda. W ogóle wszystkie odcinki, które do tej pory widzicie, nagrałem pod rząd. Tak naprawdę. Ładny zamek. Zameczek. No. Pod rząd. Stoka. Ale ładnie. Rainbow i rakieta. Już widzę po tym, że to będzie Tech World. Okej. Okay. To będzie tam, ok. I jakby oglądam serial i co jakiś czas po prostu wchodzę na peta. Staram się nie zapomnieć i staram się, żeby mnie z gry nie wyrzuciło. Teraz obczajmy sobie nowe jajka. A by the way, to się nazywa niebo. Więc fajnie. Jesteśmy w niebie. Tam już z niego wychodzimy. Teoretycznie. Dobra, ładny, huge naprawdę. Chciałem bardzo tego Crystal Doga, w ogóle wszystkie ładne to są. Kawaii mega ładny, ten mega ładny. Dużo hop na huge. O, drugi Crystal Dog, Boże. Co ja bym za nie dał. Cyk, Angelus. O, jak ja bym go chciał. Jak ja bym tego typa chciał w swojej kolekcji. Uwielbiam tego peta. O, Pegasus. Jest! Jest! Ale się cieszę. Mam Angelusa. Tak. Jest. 7 milionów. Świetnie. Cieszy mnie to bardzo, że go mam, że go zdobyłem. Liczę, że odblokuję za to dużo nagród z indeksu i tak, tyle. No. Sprawdzimy sobie tylko jeszcze, ile te pety mają w wersji Rainbow. I tyle, i lecimy z tym dalej. Nie potrzebuję nic. Dobra, okej. Ho. To szybciej go wbiłem niż Korgiego. Ciekawe, no. A, bo one są nad Korgim przecież. Pomyliłem pety. Złota chmurka.
założyłem Angelusika mojego kochanego. Cieszy mnie to bardzo. Okej. Zobaczmy, jak on się miewa. Gdzie on jest? Gdzie on jest? A mi się część pedu zgliczowała, no fajnie. Ach, jaki on jest piękny. Przepiękny. No i też bardzo dużo wbijam tutaj już tych coinów. Minęły z 2 minuty, ja nie wiem, jak to się dzieje, ja nie używam nawet pociągów, no w sensie nie licząc tego, co cały czas jest odpalone, nawet flag nie używam. Nie wiem, jak to się dzieje. Skrzyneczkę by można było zniszczyć, no ale po co, jak już idę na kolejną krainę z lada moment. Więc no, tak to jest. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Ale pójdziemy na kolejną krainę i kończę ten odcinek. Postaram się uzbierać jak najwięcej tego wszystkiego i tyle. I w kolejnym odcinku już tam wbijemy. Chwilę. Bo ja nagrałem. To jest 20 odcinek Pet Simulator. Czyli 21 jakby skończymy te 100 map. Wow. No a potem oczywiście weźmiemy się za reliki i co to tam dalej jest w tym kosmosie, czy co to jest tak naprawdę. Ale liczę, że będę miał rozwałkę mózgu i obym się nie zawiódł. Tak. Okej, go. Dookoła. Złoty, piękny zamek. O, nie ma dużej skrzyni tej. Tam już jest, nie wiem co, ale o, gwiazda jakaś. I zamczysko. Wygląda to ładnie. Tylko dwiaren. Także no. Jesteśmy blisko ku końcowi. Tego trochę się obawiam, martwię. Co tam widzę? Tam jest normalnie arena. Czyli to będzie chyba trzeba jakoś odblokować. Tam jest duży pet słońca. I też oczywiście będziemy musieli niestety zrobić rebirfa i przejść to wszystko jeszcze raz. Nad czym ubolewam. Mogliby na przykład chociaż żeby od 50 jakby lecieć, nie? Od Fire Dojo, gdzie był ostatni rebirf. To bym jeszcze zrozumiał. Ale lecieć te wszystkie 100 map. No nie wiem. Chore, moim zdaniem. Zobacz jeszcze raz, czy dobrze przeczytałem. Może faktycznie jest od Liberfa drugiego dopiero się leci.
Nie wiem. Najpierw free. Kurwa, to teraz. Kusi mnie to zrobić. Ale... Nie wiem. Ten Golden Castle. Nie wiem, widzowie. To tyle. Eluwina.